Witam Was serdecznie i zapraszam do nauki gotowania zupy grochowej. Ja nazywam się Maja Natalia, a to będzie nam pomagać Pani Marysia. Więc tak. Dzisiaj będziemy gotować zupę grochową, do której potrzebne nam będą kości wołowe, kostki rosołowe, groch, wegeta, sól, magi, przyprawy, kiełbasa i świeża włoszczyzna oraz ziemniaki. Pierwsze, co będziemy musieli zrobić, to włożyć kości do zupy. Następnie dodajemy groch. Sypiemy groch aż do momentu, w którym się ugotuje. A teraz przechodzimy do obierania włoszczyzny. Będziemy używać marchewki, pietruszki, selera, chora, ziemniaki. Warzywa już obrane. Tutaj gotują się nasze kostki. Teraz przechodzimy do krojenia warzyw. Kiełbasa jest w kosteczki i ziemniaki tak samo. Czekamy tylko, aby ugotowało się nasze mięso i będziemy tylko dodawać nasze tutaj słoiki. Teraz przystąpimy do wyjęcia mięsa z garnka, po czym będziemy do kolei dokładać warzywa, ziemniaki i przyprawy. Najpierw włoszczyzna. Dajemy oczyścić tak, żeby się nie oparzyć. Tutaj po dodaniu ziemniaków teraz będziemy dodać przyprawy. Dodamy pieprz czarny mielony. Dodajemy go mniej więcej cały. Już. Starczy. Starczy już. Teraz koleżanka doda kilka liści lawrowych do smaku. Potem będziemy dodawać wegety. Wszystko sypiemy do smaku, jak to lubi. I sypiemy. Tak, teraz jak już dodaliśmy te przyprawy, będziemy przystępować właśnie do wsypania kostek. Użyjemy ich trzech.
energię rozkruszyć. I jeszcze dodamy trochę soli. Troszkę soli. Łyżkę. Przechodzimy teraz do ostatniego etapu gotowania naszej grochowej zupy. Tak, minęło już pół godziny od wrzucenia ziemniaków. Sprawdzamy, czy ziemniaki są już miękkie. Są miękkie, trochę się rozwalają. Więc tak, dodajemy najpierw, pokrojoną w kostkę kiełbasę. Mięsko zebranych kości, do których była gotowana ta zupa. I doprawiamy jeszcze trochę majeranki. Zmieszamy trochę. Dobra, zmieszamy. Zupa już jest gotowa. No jeszcze chwilę trzeba podtrzymać ją, żeby wszystko się położyło. Tak, już zupa pięknie pachnie, więc zostawiamy ją.